tirana rozświetlona w słońcu. Wy tego pewnie na kamerze tak dobrze nie widzicie. IT Express. Kolejka linowa do Parku Narodowego, który zlokalizowany jest w okolicach Tirany. Jedna z ciekawszych atrakcji tutaj w Tiranie. Mimo że stolica ma do zapewnienia wszystko to, co każda stolica Europy, czyli puby, restauracje, kluby, to moim zdaniem jedną z największych atrakcji Tirany, okolic Tirany, są właśnie te góry, które tam widać w oddali. I z uwagi na to, że ja tu jestem tylko kilka dni, naprawdę nie mam czasu, aby wspinać się tam na tą górę, na te góry, bo podróż kolejką trwa kilkanaście minut, ale postaram się wjechać i te kilka godzin, 5-6 godzin przez te góry wracać tutaj na ten parking do Tirany. Zaraz wchodzę do stacji dolnej, a wejście jest tu do stacji dolnej kolejki Dajti, chyba tak to się dokładnie określa, i pojadę w górę. Bilet już w górę kupiłem, ale nigdzie tutaj, ani na stronach internetowych, ani tutaj nie można odnaleźć mapy z szlakami, więc z góry Dajti będę schodził trochę na wyczucie, trochę na Google Maps, trochę przy wykorzystaniu innych aplikacji. Rano jak wstawałem, góra jeszcze była całkowicie w chmurach, ale wydaje mi się, że w tej chwili to mocno się rozchmurzy. No i wchodzę na kolejkę, do kolejki. Dajti Express to nie tylko wygodny środek transportu, ale także okazja, by spojrzeć na Tiranę z zupełnie innej perspektywy. Wsiadając do gondoli, rozpoczynamy podróż, która odkrywa przed nami piękno miasta i otaczających je gór, oferując wrażenia, które na długo zostaną w pamięci. Okay, thank you. Takich kolejek już, takimi kolejkami w życiu już sporo jeździłem. Kilkanaście minut jazdy. Tutaj z obsługi uprzedził mnie. Co, zdarzymy się? Dziwne, nie domykają się tu drzwi. O, teraz się domknęły. Zdarzyliśmy się z wagonikiem wcześniej, ale to chyba było przewidziane. Kilka chwil i ruszam. Trochę się czeka, ale już ruszyłem. Dajti jest restauracja, ale ja jeszcze tutaj popatrzę, chociaż te szyby są tu
mocno porysowane. Ale może tak popatrzymy. Popatrzymy na Tiranę. Choć szyby gondoli są dalekie od ideału, pejzaż, który ukazuje się naszym oczom, rekompensuje wszelkie niedogodności. Tirana rozciąga się poniżej, jak misternie utkany obraz, pełen kolorów, kontrastów i historii widocznej w każdym zakątku miasta. Piękny widok. Na Tiranę. I wjeżdżać będziemy zaraz. W chmury. Zaraz my będziemy wjeżdżać, czyli ja z wami. Tirana rozświetlona w słońcu. Wy tego pewnie na kamerze tak dobrze nie widzicie. Jeszcze do niedawna kraj, w którym nie jeździły żadne samochody. Jeszcze nie do niedawna kraj, który był całkowicie odizolowany i zamknięty przed światem. Dzisiaj niesłychanie szybko rozwija się. Teraz przede mną chyba największa wspinaczka, najwyższa wspinaczka. Ja planuję stąd zejść, ciekawe jak ja to zrobię, jak to są normalnie skały. Mam nadzieję, że na górze znajdę jakąś mapę ze szlakami. Oczywiście ta kamera GoPro spłaszcza ten obraz, ale tutaj będzie, że tak powiem, ostry podjazd, ostry wyciąg. Naprawdę spora wysokość do pokonania na krótkim odcinku. Każdy metr w górę to nowe emocje i zmieniające się pejzaże, które zachwycają swoją różnorodnością. Kolejka wznosi się niemal pionowo, a podróż staje się prawdziwą przygodą, szczególnie gdy chmury zaczynają otulać szczyty, dodając scenerii tajemniczości. A szczyt zachmurzony. Jeszcze raz spojrzenie na Tiranę, która gdzieś tam majaczy w tle. A ja zbliżam się do szczytu Dajti. Widzę, że tutaj jakąś ścieżkę. A to chyba nawet dla rowerów. Tutaj zrobiona ścieżka, zjazd, single track. Oczywiście jest możliwość zjazdu na rowerach z góry. Natomiast z tego, co wyczytałem, do kolejki, do takiej gondoli roweru zabrać się nie można. I jeszcze raz spojrzenie na Tiranę. Ale spróbuję zrobić to przez okno. Jeszcze raz spojrzenie. I stacja końcowa. Gdy docieram do stacji końcowej, można niemal poczuć majestat gór, które nas otaczają. To miejsce jest kwintesencją spokoju i harmonii, gdzie natura i inżynieria współgrają, tworząc przestrzeń idealną na chwilę wytchnienia i podziwiania wspaniałych widoków.
Już jestem na stacji końcowej. Daj. I balkon, balkoni. Idziemy spojrzeć na Tiran. Piękny stąd widok jest. Piękne zapachy leśne też. Niesamowity widok. Widok z tego punktu jest prawdziwą nagrodą za całą podróż. Góry rozciągają się w nieskończoność, doliny wypełnione zielenią kontrastują z miastem, które widać w oddali, a cisza tego miejsca pozwala w pełni poczuć otaczającą przyrodę.